Dzień dobry Państwu, witam już z samego rana w programie W objęciach wróżki. To ja, myślę, że można powiedzieć Piotr Newi, Jasnowic Newi albo Piotr Jasnowic Newi, jak Państwo wolą. Tak jak powiedziałem ostatnio, od dzisiaj od rana zacznę, myślę, że póki jeszcze nie będzie żadnych telefonów. Dlaczego są te świece? Tak, Państwo, którzy ze mną rozmawiali poza wizją, jak najbardziej wiedzą, czemu one służą. Myślę, że wyjaśnię reszcie. Jako jasnowidz zajmuję się również pewną ochroną energetyczną. To jest taka ochrona, którą Państwo zakładają na siebie, taki parasol, a można nawet powiedzieć klosz. Jest to dość ważne, bo przy tej ilości telefonów, którą od Państwa mam, przy tych informacjach, które Państwo mi przekazują, to jest tak, że potrzebujemy takiej ochrony. I taką ochronę możemy sobie stworzyć sami, możemy też, myślę, ją kontynuować tutaj za moim pośrednictwem. Tak naprawdę ja wszystko wyjaśniam tutaj Państwu poza wizją. Biała świeca oznacza to wszystko, co się dzieje wokół nas, związanego z nami, taką ogólną, bardzo, bardzo ogólną ochronę w każdej sferze życia. Czerwona świeca za to jest takim symbolem tych naszych wszystkich uczuć, tej ochrony, której potrzebujemy przed może byłymi związkami, przed problemami, które mieliśmy wcześniej. Sukcesywnie będą pojawiały się jeszcze kolejne świece. Świeca czarna, która będzie nas chroniła przed wszelkimi złymi urokami. Świeca fioletowa, która będzie nas może chroniła albo bardziej pobudzała, jeżeli chodzi o naszą sferę emocjonalną, uczuciową. Pojawi się również świeca zielona. Świeca zielona, która będzie chroniła nas przed może z jakąś stratą gotówki, może przed czymś związanym ze stratą finansową. Tak naprawdę te świece są tylko i wyłącznie symbolem. To, co się dzieje poza programem, to, co robię w domu, te modlitwy, które mam za Państwa, to dopiero nam daje ochronę. I myślę, że takie symboliczne zapalenie świecy, kiedy ja też czuję Państwa energię, Państwu też dużo daje. To tak na sam początek wyjaśnienia. Zapraszam już do telefonowania tutaj do nas do studia 708 588 444. Jestem do Państwa dyspozycji, mój dar jasnowidztwa tak samo jest do Państwa dyspozycji, więc jak najbardziej zapraszam. Jeżeli kogoś coś trapi, jeżeli ma stresującą sytuację, jeżeli nie wie, w którą stronę ma dalej się udać, mają Państwo mnie w zasięgu ręki, mają Państwo mnie u siebie już od samego rana w domach i jak najbardziej jestem tutaj po to tylko, żeby Państwu móc pomóc. Po to, żeby Państwo mogli tak naprawdę przeżyć ten dzień, czy nie denerwować się, czy wiedzieć, co będzie, tak? Bo tak jak od samego początku mówiłem, po co mamy się stresować, po co mamy, myślę, że przeżywać dużo więcej, skoro możemy się dowiedzieć, że będzie dobrze, czy w którym kierunku mamy się udać. Jak najbardziej też zapraszam do naszych koleżanek, które są koleżanek, nawet nie zauważyłem, czy kolegów, ale wydaje mi się, że koleżanek, które są poza wizją, które dyżurują. Tutaj astrolog Ewa, jak najbardziej astrolog Ewa jest z nami. Myślę, że warto skorzystać z jej pomocy. Jej pomoc astrologiczna jest po prostu niesamowita, bardzo, bardzo, bardzo miła. Ciepła osoba, która ma ogromną wiedzę i powiem szczerze, że nawet wczoraj na naszym takim spotkaniu, no tutaj słysząc komentarze, tak, czy Ewa będzie miała swój komputer, żeby wklepać daty, tak mówię, wklepać, tak, no to jest coś niesamowitego, więc jak najbardziej zapraszam też do Ewy, zapraszam też do widzę, że pojawił się jasnowidz Roland. Więc jak najbardziej też tutaj zapraszam do Rolanda, tarocistka Danuta, no niesamowita. Danuty karty mówią tyle, czego nawet sami nie jesteśmy w stanie o sobie odkryć z przeszłości. To jest telefon 708 788 458, telefon do tarocistki Danuty. Danuta tak naprawdę jest cały czas prawie do Państwa dyspozycji, ten jej telefon prawie non-stop dzwoni. No niesamowita ta ilość tutaj
myślę, że ilość osób, która korzysta właśnie z kart tarocistki Danuty, jest niesamowita. Ja zapraszam jak najbardziej Państwa do telefonowania tutaj na wizję 708 588 444. Jestem do Państwa, chętnie już z samego rana z kimś bym porozmawiał, więc jeżeli coś Państwa trapi, mają Państwo jakieś zmartwienie albo chcą ukierunkować, jak to dalej ma być w życiu, to jak najbardziej jestem, czekam, będę odpowiadał. Może teraz też odpowiem, tak jak mam wiele pytań na poza wizją, więc korzystając tutaj z wizji Państwo, którzy czekają na te odpowiedzi, to jak najbardziej podpowiadam na te pytania. My tutaj też rozmawialiśmy, znaczy ja prywatnie rozmawiałem a propos, czy karty runiczne, czy karty tarota, czy to powinno być, czy karty na przykład anielskie, czy powinniśmy je od kogoś dostać. Oczywiście jest taki przesąd, że takie karty powinno się dostać, choć ja powiem Państwu, że tutaj po wielu konsultacjach to raczej troszkę jest inaczej. To jest w ten sposób, że Państwo muszą z kartami rozmawiać. Te karty muszą do Państwa przemawiać, bo to Państwo będą z nimi pracować. I to nie jest wcale tak, że musimy dostać od kogoś talię, żeby ona działała. Nie, 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 absolutnie. Zdolności mamy w sobie. Karty są naszym narzędziem. Karty są oczywiście przedmiotem magicznym, ale to jest przedmiot, który musi z nami współpracować. Jeżeli ja odkrywam pewien obrazek w karcie, to ten obrazek coś do nas mówi, tak? Jest jakaś pewna symbolika. To tutaj nie polega na tym, że odczytujemy stricte to, co jest napisane w książce, to, co dana karta znaczy. To też jest czasami tak, że no my tutaj w świecie magicznym, ezoterycznym mamy pewne zdolności. Mamy zdolności, mamy bardzo dużą, myślę, taką intuicję. I te karty z nami też współpracują troszkę intuicyjnie. Czasami rozkładając karty na dane pytanie, przychodzi nam w ogóle inna odpowiedź. I co wtedy, tak? Książkowo Państwo by nie mogli korzystać w takim układzie z tych kart, ale jeżeli chodzi o tą naszą intuicję, pozwala nam dalej odczytać te karty. Bo to jest często tak, że czasami miewam pytania ja czy nasze koleżanki, tak jak tutaj Wróżka na net, czy tarociska Danuta, myślę, że ma takie same pytania. Pytanie jest o pracę, a karty nam pierwsze pokazują zdrowie. No i co wtedy, tak? Karty mówią bardzo silnie o zdrowiu, mówią o jakimś ostrzeżeniu, bardzo często też wskazują nam tutaj drogę. I dlatego z tymi kartami no, trzeba troszkę popracować. To jest to, co ja mówię od samego początku, kiedy Państwo mogą mnie widzieć u siebie w domach, to, że mamy te 5, 10, 15 minut takiego skupienia się. To może być rano, to może być wieczorem, takiego przepracowania, co dzisiaj będę robił, jak będzie wyglądał mój dzień. Można też powiedzieć takiego trochę zaprogramowania się, bo to pozytywne myślenie nas bardzo wzmacnia. Te świece również symbolizują pozytywne myślenie, bo jeżeli nakładamy na siebie pewien parasol ochronny, taki, który pozwala nam myśleć pozytywnie, że w sprawach ogólnych, tu akurat biała świeca, w takich ogólnożyciowych, w takich codziennych, zapalamy tą świecę, nawet na te 5 minut dziennie, to wiemy, że ten parasol sobie w jakikolwiek sposób zakładamy, tak? Jest to też pewna forma jakby rozmowy z samym sobą, tego, że będzie wszystko w porządku. Pozbycia się tego pewnego negatywizmu. Tak samo świeca czerwona, wszystkie sprawy uczuciowe, wszystko, co się będzie działo w naszym życiu, w tej świecy czerwonej zamykamy. Mogą Państwo się zastanowić, dlaczego świeca? Świeca jest takim symbolicznym, takim symbolem tak naprawdę, bo to wszystko, co się dzieje, te moje może medytacje, te moje odcinania od tych złych rzeczy, to jest tak, że one się mieszczą w tym ogniu. Jeżeli Państwo zapalają taką świecę w domu, jest to wyczuwalne, tak? Jeżeli ktoś do mnie telefonuje i prosi mnie tutaj poza wizją czy na wizji o odcięcie od jakiejś starej miłości, od uczuć, które darzymy jakiegoś człowieka, od jakiegoś zranienia miłosnego, to jak najbardziej ta świeca jest pewnym rodzajem energii. Energii, która jest wyczuwalna przeze mnie, którą Państwo też jakby poczujecie u siebie w domu, bo to nie ukrywajmy, jeżeli Państwo myślą, jeżeli Państwo przekazują tą energię, jakby zamykając w tej świecy,
i płomień tej świecy jest zapalony, to to wszystko jakby od Państwa odchodzi. Jeżeli Państwo chcą się od tego uwolnić, jeżeli Państwo chcą się zabezpieczyć przed tym, żeby nie trafiać na takie same osoby, na takie same, myślę, sytuacje, które były wcześniej w Państwa przyszłości, czy odciąć się od uczuć, to jak najbardziej wtedy taka świeca czerwona. Powiem Państwu tak, że czasami z kartami, tutaj wszystko jedno z jakimi kartami, czy innymi przedmiotami magicznymi, czy wahadełkiem, to jest tak, że musimy czuć. Czasami nam się to wyśni, czasami mamy bardzo dobre przeczucia. I idąc do takiego sklepu magicznego, czy korzystając tutaj z naszego sklepu, myślę, że niedługo też się pojawi adres tego sklepu na dole. Jest to www.ezoter.pl. Jak najbardziej zapraszam też do tego sklepu, tam mamy różne przedmioty magiczne. Często jest na przykład kupić trudno czarne świece. My takie czarne świece mamy też czarne świece w formie nożyc. Tu jak najbardziej też zapraszam do zapisywania się do naszych koleżanek, do mnie również jak najbardziej, jeżeli chodzi o odcinanie od nałogów. To jak najbardziej zapraszam, tam są takie świece dostępne i w formie nożyczek czarne i czarne proste. Te świece, czy karty, czy inne przedmioty muszą z nami współgrać, musimy czuć, bo jeżeli postawimy sobie taką świecę i ona nam bardzo przeszkadza, to znaczy, że nie. Jeżeli mamy talię kart i tych kart nie czujemy, nie podobają nam się obrazki, nie podoba nam się ich kolorystyka albo czujemy, że te karty z nami nie będą współpracować, to jak najbardziej nie. Może Państwu się to wydawać dziwne, ale nawet wczoraj w rozmowie z jedną z wróżek właśnie padł taki temat, jeżeli chodzi o wahadełko. Nie każde wahadełko jest do wszystkiego i zawsze taka osoba, taka wróżka czy czarownica korzystająca z wahadełka pyta się wahadełka, czy w takich sprawach będziesz mi odpowiadało, no i jeżeli słyszymy nie, czy wahadełko kręci się w danym naszym kierunku ustalonym, który oznacza, symbolizuje nie, no to jak najbardziej korzystamy z innego wahadełka. Więc jeżeli Państwo chcą zacząć pracę z magicznymi przedmiotami, to proszę o tym pamiętać. Troszkę może na bok te przesądy związane z tym, że to ktoś musi dać, czy kobieta, czy mężczyzna, to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście może dać to osoba trzecia, ale dobrze by było, żeby Państwo sobie wybrali czy talię, czy taki przedmiot, ten, który Państwo będą czuli, ten, który Państwu się będzie podobał, bo najczęściej nasza intuicja, która jest tak mocno rozbudowana, pozwala nam na to, że jesteśmy w stanie sobie wybrać taki dany przedmiot i wiemy, że z nim nam się będzie dobrze współpracowało. Telefon tutaj do nas na wizję to jest 708 588 444. Jak najbardziej zapraszam, chętnie, myślę, że bardzo chętnie bym porozmawiał już z Państwem. Tutaj widzę, że jest wróżka Kasia. Wróżka Kasia, no niesamowita, jej numerologia, jej karty, niesamowite. Ja powiem Państwu, że ostatnio właśnie korzystałem z takiego portretu numerologicznego wróżki Kasi. No coś wspaniałego. Kasia odkryła tutaj przede mną, myślę, że pewne zagadnienia, nad którymi ja nigdy nie myślałem. Wracając do wczesnego dzieciństwa. Mamy pierwsze połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, jakie mam zdolności ezoteryczne, bo tak się kręcę w kółko. Mhm. Znaczy... No i jeszcze mam jedno pytanie. Chcę się przenieść w swojej firmie do innego miejsca. Już wszystko było pozałatwione i się okazało, że już od 1 lutego miałam przejść. To zostało jakby zatrzymane. Teraz od 1 marca też zatrzymane. I czy w ogóle dojdzie do skutku? To znaczy tak. To jest dla mnie dobre. Ja bym tylko poprosił Pani imię, jeżeli mógłbym, i sam rok urodzenia, jeżeli to nie będzie żadnego problemu. Oczywiście. Elżbieta, 1958. Pani Elu, ja powiem tak, jeżeli chodzi, odpowiadając na to drugie pytanie, bo na to pierwsze to będzie bardziej rozbudowane, Pani ma pewną blokadę, taką
Ja myślę, że blokadę częściowo w sobie, dlatego że ja czuję Pani przeniesienie, czuję to, że tak naprawdę Pani w cudzysłowie była już cała spakowana, gotowa do przeniesienia, gotowa również, jeżeli chodzi o tą naszą sferę wewnętrzną, no i taka blokada zewnętrzna, że cały czas coś stoi na przeszkodzie, żeby się przenieść. To przeniesienie będzie Pani miała, ale ja nie wiem, czy to przeniesienie nie będzie pod koniec wiosny, dopiero. Ale w tym roku. Z końcem marca, rozumiem, tak? To może być. Nie. Z końcem marca mamy początek, czyli tutaj mamy marzec, kwiecień. Ja raczej czuję tutaj gdzieś tak koło kwietnia, może jakiegoś tam początku maja, ale raczej to będzie gdzieś koło kwietnia. I to tutaj bardzo silnie czuję. Rzeczywiście powiem, że to przeniesienie to jak najbardziej. Czy Pani się w to samo miejsce miała przenieść, gdzie jakby były te dwie próby? To było to samo, czy różne miejsca? Tak, te same miejsce. Wszystko było pozałatwiane, podopinane do końca i mój szef tak jakby mnie nie chciał puścić. No tak, a teraz już Pani wytłumaczę dlaczego. Bo właśnie tak czułem, że jest pewien opór i teraz już wiem, o co tutaj chodzi. Odpowiadając na pierwsze i drugie pytanie jednocześnie, Pani ma bardzo pozytywną i dobrą energię. To jest taka energia, która uniezależnia ludzi. To może Pani zaobserwowała u siebie, że nawet takie dawne znajomości, ci ludzie chętnie się z Panią kontaktują. Jeżeli Pani nie odzywa się do nich, nie ma dłuższy czas kontaktu, to oni się odezwą. Bardzo chętnie, jeżeli przychodzą do Pani goście, to tak by siedzieli długo i długo. Jeżeli Pani gdzieś spotyka się z kimś na kawę, to oni chcą siedzieć długo i długo. I to jest właśnie to Pani działanie ezoteryczne. Ta Pani energia jest tak, można powiedzieć, tak silna i tak tutaj pozytywna, uspokajająca, że ludzie jakby boją się Pani stracić. I tutaj przez to właśnie szef nie chce Pani puścić, chce cały czas trzymać przy sobie, bo on czuje ten spokój od Pani, ten spokój, który on wewnętrznie czuje. Może to być tak, że on nie jest do końca świadomy tego, że Pani ma taką energię, tylko po prostu czuje, że to może nie jest ten moment, że to nie jest ta chwila. Jak najbardziej, przeniesie Pani, a co do zdolności? A proszę mi powiedzieć, w którym kierunku? Bo ja przy Pani czuję bardzo dużo przedmiotów magicznych, które Pani może mieć. Właśnie nie wiem, czy to uzdrawiające, czy jakieś takie, jakieś, no trudno mi powiedzieć, czy karty. To może być, jeżeli Pani się podszkoli tutaj w kierunku bioenergoterapii jak najbardziej, tylko tu się trzeba troszkę będzie jeszcze doszkolić. To może być wahadło, którym Pani będzie uzdrawiała, tylko to jest dość niebezpieczny przedmiot. Powiem szczerze, znaczy niebezpieczny, jeżeli nie umiemy się nim posługiwać, to może nam zrobić pewną krzywdę, bo jeżeli dany przedmiot i Pani energia może uzdrowić, to ten dany przedmiot, wiadomo, naładowany jest tą taką energią chorób i no tutaj trzeba bardzo na niego uważać, bo ktoś, kto nie ma zdolności, się będzie tym bawił, najczęściej może potem właśnie też zachorować, więc tu jest takie niebezpieczeństwo, czyli tutaj też pamiętamy. Karty jak najbardziej, tutaj karty wszelkiego rodzaju, bo do tarota też ma Pani predyspozycję. I powiem szczerze, bardzo bym się cieszył, jakby Pani się tym zajęła, bo to jest kolejna osoba w naszym ezoterycznym świecie. Ja tutaj uwielbiam mówić, że ktoś ma zdolności i powiem szczerze, proszę tutaj nad tym pracować, jak najbardziej. Karty tarota, tylko że to jest dość długa praca z kartami. Myślę, że najpierw trzeba by zacząć od Wielkiej Arkany. Karty anielskie jak najbardziej też są dla Pani, jeżeli chodzi o karty runiczne. Może trochę nie, tak? Bo tutaj ja nie wiem, czy pani lubi taką symbolikę, ale jeżeli chodzi o wahadełko, czy o wahadło lecznicze, czy o bioenergoterapię, tylko mówię, trzeba się jeszcze troszkę tutaj do tego doszkolić, zdolności są duże, energia jest bardzo pozytywna, bardzo duża, więc no tutaj Pani życzyłbym powodzenia. Ja nawet sobie, Pani już z nami nie ma co prawda na linii, ale jeszcze jak będzie Pani oglądać, tak, te zdolności są, zdolności, bardzo duże skupienie i te zdolności właśnie takie związane tutaj z bioenergoterapią, z dobrą energią, no to jest trochę pracy. Ja powiem szczerze, Pani w przyszłości to będzie robiła zawodowo, więc witamy w naszym ezoterycznym świecie, witamy jako kolejną osobę, która też pracuje. Ja Państwa zapraszam do telefonowania i poza wizję, nad moją głową pojawiają się telefony osób, które dyżurują przy tych telefonach, tutaj wróżka Julia,
którą Państwo widzą obok mnie. No i oczywiście ja jestem tutaj cały czas do Państwa dyspozycji, jestem na dyspozycji na wizji, poza wizją oczywiście jak najbardziej po godzinie 10:30 bodajże już będę pod telefonem do godziny mniej więcej 12 i później po godzinie 13:30, może po godzinie 14:00 jestem już do późnych godzin nocnych do Państwa dyspozycji. A teraz, żeby się ze mną połączyć, to jest numer 708 588 444 tutaj do mnie na wizję. I powiem Państwu taką śmieszną sytuację, że ostatnio właśnie usłyszałem, że tak, jestem jasnowidzem od udowodnienia komuś tego i pokazania, że ktoś ma zdolności. Zastanawia się, mam dobrą intuicję. Tak już mnie gdzieś tutaj okrzyknięto, ale rzeczywiście tych telefonów jest tak dużo od Państwa. A powiem szczerze, no ja się bardzo, bardzo cieszę, że ktoś się nowy pojawia. To jest tak, że ta pomoc jest potrzebna, lokalnie. Czasami jest tak, że po prostu ktoś się boi tutaj do nas zadzwonić, czy boi zadzwonić się do wróżki. Tu się nie ma czego bać. Ale jeżeli Państwo też zaczynają, jeżeli popracują nad sobą, popracują nad swoimi zdolnościami, to jak najbardziej w takim lokalnym gronie, to się oczywiście później będzie rozrastało, mogą Państwo pomagać. Wyświetla się również nasz adres naszego sklepu, sklepezoter.pl. Zapraszam do odwiedzenia strony, można tam znaleźć naprawdę dużo magicznych przedmiotów, dużo przedmiotów, które nam będą potrzebne, między innymi też czarne świece. Bo to jest tak, że z tymi świecami to różnie bywa. Ja powiem Państwu szczerze, że mam dwa miejsca, gdzie kupuję świece, I to jest różnie, tak? W jednym z tych miejsc, no niestety te świece mi się całkowicie rozlewają. No one też są w jakiś sposób naenergetyzowane. Tutaj, jeżeli chodzi o nasz sklep, powiem, że mam bardzo dobre odczucia. Te świece się dobrze wypalają, te świece też nam się, no tak ładnie, można powiedzieć, palą, tak? Tak nie rozlewając na boki, nie wyginając. No i są dostępne czarne świece, które bardzo, bardzo można rzadko dostać. To jak najbardziej tutaj do odcinania. Ja takich czarnych świec używam do odcinania tych wszystkich złych energii, tych może jakichś osób, które są może takimi troszkę szeptuchami, które nam źle życzą, które czują do nas zazdrość, zawiść i jak najbardziej te czarne świece najsilniejsze to właśnie tutaj do odcinania takich energii. Przynajmniej ja takich świec używam. Zapraszam do dzwonienia do nas tutaj na wizję. Telefon się za chwilkę wyświetli na dole, tak samo do koleżanek, które są na górze. Może jeszcze chwilę teraz poopowiadam o tych energiach, tak? I energiach związanych ze świecami. Wstajemy rano i na chwilkę sobie oczywiście włączamy naszą telewizję. Widzą Państwo mnie dzisiaj i jutro z samego rana. Widzą też Państwo moje koleżanki i kolegów. I wtedy Państwo sobie myślą, tak, to jest dobry moment, żeby zapalić na te 5-10 minut świecę i jednocześnie założyć sobie taki właśnie parasol ochronny, taki klosz. I co to nam daje? Myślimy pozytywnie. Zapalając już świecę wiemy, tak, dzisiaj będzie dobry dzień, jest piękne słońce, nic mi się nie stanie, jestem chroniona. Nawet jeżeli coś nam się stanie tutaj takiego w ciągu dnia, czego byśmy nie chcieli, no to pamiętajmy o tym, że czasem tak musi być, tak? Ale przyjmijmy to za dobrą kartę. To też nie jest tak, że te wszystkie rzeczy, które Państwo by chcieli, żeby były, czasami one się nie sprawdzają, bo to nie jest ta nasza droga życiowa. Czasami jest tak, że mając wątpliwości i też właśnie po to ta fioletowa świeca, która się pojawi, odcinamy od siebie te wątpliwości, zostawiamy je, tak? Zostawiamy je tutaj w tej świecy, wychodząc do pracy i już nie mamy, już jakby nie zabieramy tego bagażu ze sobą. Po co się denerwować, po co tutaj też tracić czas na takie niepotrzebne nasze rozterki, na niepotrzebne myśli? No, powiem szczerze, bez sensu. Ja też wstając zawsze rano, zapalam świecę taką dość dużą, ogólną, która ma mnie chronić, która ma mnie zabezpieczać. No bo wiadomo, żyjemy w świecie, który jest pełen nerwów, a te nerwy niestety blokują naszą energię. 708 588 444, jak najbardziej zapraszam tutaj do mnie na wizję, żeby porozmawiać, żeby rozwiązać, myślę, jakiś problem, rozwiązać jakąś sytuację, czy wskazać dalej drogę.
Świeca czerwona, tak? Świeca czerwona uwalnia nas od tych wszystkich złych emocji, które są w związkach. Uwalnia nas od tych emocji, które są w związkach obecnych, w związkach poprzednich i to w związkach iluś poprzednich. Bo tutaj też myślę, że tak rozmawiając z Państwem prywatnie, poza telewizją, rozmawiając z Państwem właśnie na linii, jest bardzo dużo takiego pewnego oporu, tak? Mają Państwo pewne obciążenie, które Państwo niosą cały czas ze sobą, no a to jest bez sensu. Jeżeli chcemy kogoś nowego poznać, to musimy się skupić na tym, że to poznanie ma być fajnej, ciekawej osoby, która nie ma pewnych ograniczeń, osoby, która też jest osobą dla nas odpowiednią. Bo bez sensu jest tak naprawdę przechodzić przez coś ileś razy. Wiadomo, że jeżeli są takie sytuacje, że w tych związkach nam się nie za bardzo układa, jeżeli w tych związkach cały czas powtarza się jedna sytuacja, to trzeba by to przeanalizować, tak? I ta moja rada, ta analiza taka codzienna, te 5, 10 czy 15 minut, ona w tym pomaga, oczywiście. Świeca nam daje takie nasze zabezpieczenie, takie jakby nie jako sam przedmiot, tak? Ale to my sami wiemy, że aha, w tamtym związku było coś nie tak, to się powtarza, trzeba nad tym popracować. I samo zapalenie takiej świecy jest to symbol. Tutaj jest dalej moja praca, żeby odciągnąć te państwa złe energie, te złe myśli, te obciążenia, które są z przeszłości, te obciążenia, które będą w przyszłości, żeby nie powtarzać tych samych błędów. I wiadomo, jeżeli uświadomimy sobie w takich codziennych rozważaniach, że coś popełniamy, coś za dużo dajemy, jesteśmy za dobrzy, czy mamy pewne wymagania, które jakby nie spełniają się w kolejnych partnerach, w kolejnych uczuciach, w kolejnych miłościach, to w takim układzie może należałoby to zmienić, bo może to nie jest dla nas droga, może te wymagania są albo za duże, albo są wręcz za małe, a może przeanalizować to, że no tutaj często jest taki problem u pań, panie się dość szybko zakochują i nie dają się zdobyć. Mężczyźni lubią zdobywać kobiety, nie lubią mieć czegoś na tacy, lubią trochę powalczyć, lubią poadorować, a jeżeli dostają coś na tacy, to może im się to po prostu znudzić, tak? To tutaj wygląda już też tak troszkę ze strony medycznej, to z anatomii naszego mózgu. Bo to jest bardzo często tak, że no, kobiety mają troszkę inaczej stworzony mózg. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, mężczyźni mają w mózgu jeden ośrodek mowy, kobiety mają dwa ośrodki mowy. Ja tutaj celowo o tym mówię, dlatego że mężczyźni bardzo często nie umieją wyrażać uczuć. Bo to też jest tak, że mężczyzna ośrodek mowy i ośrodek tutaj uczuć mają po dwóch różnych stronach półkuli mózgowej. Kobiety, mając dwa ośrodki mózgu, no mają tutaj taki lepszy dostęp, tak, do wyrażania uczuć. I bardzo często tutaj jest tak, że mężczyźni nie potrafią jakby wyrazić tych uczuć, ale na czym to polega? Panie się mogą czuć w ten sposób, że słysząc o uczuciach, czują się, no tak, napisał sobie na kartce i teraz czyta. Ani nie ma do tego mimiki, ani nie ma do tego pewnego tempru głosu i to jest takie puste, takie wydaje nam się tak, jakby ktoś czytał książkę albo odczytał jakąś informację, to tak nie jest, moje panie. To jest tak, że rzeczywiście mężczyźni bardzo rzadko mają ten dar pokazywania uczuć. Bardzo często też to może wynikać z pewnych sytuacji w domu rodzinnym, które były. Ja jeszcze raz Państwa zapraszam, 708 588 444. Jest to telefon tutaj do nas na wizję. Bardzo chętnie odpowiem na pytania, bo bardzo lubię te pytania a propos potwierdzania zdolności. To jak najbardziej jest to tutaj Państwa telefon, już podanie samego imienia, już czuję tą energetykę. I dalej jest to tylko ukierunkowanie, może też wskazanie czasu, kiedy to należy zacząć robić, czy robić to zawodowo, czy robić to tylko i wyłącznie tak, żeby pomagać innym ludziom, bo tak naprawdę o co tutaj w tym chodzi? No to właśnie o pomoc, tak? Pomoc, którą,
które ja wiem, że jest Państwu potrzebna, Państwu teraz mnie oglądającym, Państwu dzwoniącym do mnie tutaj teraz na wizję i poza wizją. Nie ma sensu się blokować, nie ma sensu żyć w pełnym stresie, w nerwach, tylko dlatego, że czegoś nie wiemy, tak? Zamykamy się energetycznie, zamykamy się myśląc tylko już o jednej sprawie i to robi się coraz mniejsze, coraz ciaśniejsze i my w którymś momencie nie wytrzymujemy tej presji. Dlatego też tutaj zachęcam i do wróżek, do wróżki Kasi, myślę, że do astrolog Ewy tak samo, żeby Ewa mogła tutaj odczytać, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało w naszym życiu, czy mamy pewne obciążenia, kiedy będzie dobry moment, moment na to, żeby podjąć pewną decyzję. Tutaj też nasza tarocistka Irena tak samo odpowiada na pytania. No i oczywiście ja, tylko wtedy, kiedy mnie nie ma, u Państwa na ekranach jestem dostępny pod numerem telefonu do późnych godzin wieczornych. Dzień dobry, mamy kolejne połączenie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, z tej strony Wanda, rok mój 50, już do Pana dzwoniłam. Mi chodzi, 14 mam spotkanie Forum Przedsiębiorców. Mhm. Czy mam iść na to spotkanie, czy coś mi tu zda, to... To znaczy na to spotkanie czuję, że iść, tylko że te rezultaty, które Pani by chciała z tego mieć spotkania, są troszkę za duże. Tam się nie zadzieje to wszystko, co Pani by chciała. Mhm. Ale generalnie na spotkanie czuję, że powinna Pani iść i to iść tak, żeby tutaj i z jednej strony dla siebie, żeby nie mieć później takich wyrzutów do siebie, takich myśli, a może byłoby lepiej, jakbym była, tak, iść na to spotkanie. Jeszcze chodzi mi tak, synowie do Warszawy jadą na szkolenie, czy to coś te szkolenie da w mojej firmie? Wystarczy książki tylko. Tak, ale wie Pani co, tutaj jeszcze sobie dołożę do tego karty, ponieważ tutaj nie mówimy. Jeszcze tylko jak synowie mają na imię, jakby Pani mi powiedziała? Moje? Nie, imię synów. Aha, Adam i Sebastian. Więcej da Sebastianowi niż Adamowi. Więcej da Sebastianowi niż Adamowi tutaj to szkolenie, ale jak najbardziej ono też jest związane z finansami i tutaj z jakąś poprawą finansów. Tylko proszę myśleć pozytywnie tutaj w tej kwestii, że ono rzeczywiście da, ono rzeczywiście przyniesie rezultat. Tak? Tak. No, dziękuję i do widzenia. Dziękuję Pani uprzejmie i do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz za telefon. Myślę, że w tych godzinach rannych czasami się śpieszymy do pracy, czasami idziemy trochę później, więc tych telefonów akurat dzisiaj jest tak troszkę mniej, choć ja powiem szczerze, że bardzo, bardzo lubię z Państwem rozmawiać. Myślę, że też częściowo pomagać albo wskazywać ten dany kierunek. Tak samo jak i dyżurujące osoby pod telefonami. Do mnie numer tutaj do studia na wizję 708-588-444. Jestem do Państwa dyspozycji. Moje jasnowidztwo tak samo. Często też, myślę, że odpowiadając na takie drugie pytanie, bo Państwa też dość interesuje, jak to jest. Tak, bo poza wizją rzeczywiście troszkę więcej używam kart i czy muszę tych kart używać? Nie muszę używać tych kart. Ale jeżeli mamy takie sytuacje, że rozmawiamy o czymś, co jest dość skomplikowane, co nie jest taką prostą odpowiedzią, prostym zagadnieniem, no karty dużo, dużo więcej mi wskazują. Karty wskazują mi na pewne zagrożenia, które są, na pewne rezultaty, jak najbardziej. Tak jak na przykład rozmawiamy o dwóch osobach, ale za tymi dwoma osobami mogą się kryć kolejne osoby, tak? Poza tym karty też dają pewne ostrzeżenia, jeżeli ta moja odpowiedź, ta, którą słyszę w głowie, nie jest jasna, wtedy zawsze używam kart. I tutaj no, mi są bardzo pomocne te karty, tak? Też padają pytania, dlaczego moje karty nie są pokazywane. Już Państwu bardzo prosto wytłumaczę, jeżeli Państwo będą sobie gdzieś tego bardzo życzyli, żeby te karty pokazywać, oczywiście jak najbardziej, tylko że to jest w ten sposób, że ja nie uczyłem się nigdy stawiać kart. Ja nie jestem tarocistą, broń Boże. Ja nie układam kart, tak jak tutaj moje koleżanki i koledzy profesjonalnie.
w danych układach czy w danych konfiguracjach. Ja te karty układam intuicyjnie. Jeżeli czuję, że 3 karty pomogą mi, jeżeli czuję, że 9 kart mi pomoże, czy 6, to jak najbardziej wyciągam tylko tyle kart, bo wiem, że tyle mi pomoże, żeby wskazać dany problem. Te karty również mają dla mnie inną symbolikę. Zresztą tarot, którym ja się posługuję, jest dość specyficznym tarotem, z dość specyficznymi obrazkami. No myślę, że kiedyś Państwo się przekonają, jak on wygląda. To jest tarot, który ma w większości symbolizuje osoby święte, anioły, też trochę może diabły, tak, rycerzy, no troszkę się różni od innego tarota, od innych tarotów, tak, jest, tak można powiedzieć, święty. Święty w cudzysłowie, dlatego że na każdym odwrocie karty jest postać przypominająca Jezusa. No, dla mnie jest to pewna podpowiedź, tak, Boga, w którego ja przynajmniej wierzę. Zapraszam Państwa do połączeń na linię 708-588-444. Jestem tutaj cały czas do Państwa dyspozycji. Miło mi też, że goszczę u Państwa w domach. Zapraszam też do naszego sklepu, jeżeli ktoś będzie coś potrzebował. www.ezoter.pl. I tutaj odwiedzenie naszego sklepu zazwyczaj kończy się jakimś pewnym zakupem. Zawsze nam się coś przydaje i jak najbardziej, no ja tylko mogę gwarantować jakby, że te rzeczy będą dużo prostsze do oczyszczenia, bo powiem Państwu szczerze, że te wyczuwalne energie, które są w niektórych miejscach, można powiedzieć ezoterycznych, tak, w sklepach ezoterycznych, są na tyle duże, że jest nam dość ciężko to oczyścić, tak, bo każde wahadło, które kupujemy, powinno zostać oczyszczone. Kamienie, talizmany, wszystko powinniśmy oczyszczać. To nie jest tak, że zakładamy od razu na szyję, czy od razu używamy. Nie. Najpierw musimy oczyścić, później troszkę przepracować i jak najbardziej wtedy dopiero możemy używać. Ja zapraszam Państwa do programu W objęciach wróżki. Ja zawsze to troszkę zmieniam, w objęciach dzisiaj tylko jasnowidza. 708-588-444. Jest to tutaj do mnie telefon na wizję. Więc jak najbardziej zapraszam do korzystania, też osoby dyżurujące przy telefonach, tutaj tarocistka Danuta, no niesamowita osoba z niesamowitą energią. Przejdźmy może dalej do świec. Świeca, która się teraz pojawi kolejna, to będzie świeca fioletowa. Świeca fioletowa, która nas zakładała nam pewien parasol ochronny, odcinała od pewnych energii, uczuć, od uczuć, których my nie chcemy. Od takich niepotrzebnych uczuć i od z dalekiej przeszłości, bo czasami to mogą być pewne uczucia czy konflikty właśnie w rodzinie, od uczuć też nienawiści, od uczuć takiego nieprzebaczenia drugiej osobie. O tym nieprzebaczeniu to dość dużo mówiliśmy tutaj z wróżką na net. I jak najbardziej przypominam o tym przebaczeniu. Przebaczeniu najpierw, które zaczynamy od samego siebie, a później dopiero możemy przebaczać innym osobom, bo jeżeli sobie czegoś nie wybaczymy w danej relacji, w danej sytuacji, to będzie nam bardzo trudno wybaczyć to drugiej osobie, bo zawsze będziemy do tego wracać. Mamy kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Lidia 57. Halo. Jestem, słyszę Panią, zapisywałem, tak? Tak, słucham. Mam pytanie. Proszę zobaczyć, z rodzeństwem odziedziczyliśmy domek i chcemy go sprzedać. Czy w tym roku nam się to uda? Tak, ja w tym roku czuję sprzedaż, tylko prosiłbym też o takie nazewnictwo od razu, żebyśmy też tak energetycznie nazywali dom, tak? I za ten dom z działką. Dom z działką, tak? Nie domek, bo za domkiem będą szły pieniążki, a to są pieniądze, bo Państwo chcą konkretne, duże pieniądze, tak? Ja się też kiedyś tego uczyłem i to naprawdę działa. W tym roku Państwo sprzedadzą. Tutaj ktoś się może pojawić. Znaczy tak, ja przede wszystkim czuję mężczyznę młodszego, który zajmie się w ogóle sprzedażą tego domu, więc tutaj jak najwięcej ogłoszeń i wybrać młodszego mężczyznę. Tutaj ten mężczyzna nie będzie miał wyłączności na sprzedaż domu, ale ten mężczyzna ten dom sprzeda. Tu będzie kilka spotkań. Ja czuję też obniżenie ceny tego domu. Ten mężczyzna dość dobrze zasugeruje cenę i później drugie takie bardzo delikatne obniżenie cen już do osób kupujących. Kupi małżeństwo.
kupi małżeństwo ten rok. Ten rok. Końcówka czy? Wie pani co, to może być przed jesienią, albo koniec lata, albo początek jesieni. A proszę zobaczyć moje zdolności, czy takowe posiadam? To znaczy tak, ja czuję u pani bardzo dobrą intuicję. Tą intuicję tutaj jest bardzo silnie czuć, tylko nad nią trzeba troszkę popracować, bo czuję też jakieś niepozałatwiane sprawy z przeszłości właśnie związane z rodzeństwem. Tu trzeba przepracować troszkę to nad sobą, żeby ta intuicja nam pracowała 100%, bo u pani na razie ta intuicja pracuje gdzieś w granicach, tak jak można to określić w procentach, to w połowie. Więc zdolności są. A czy ciągnęło panią już do kart któryś? Ale życie mnie ciągnie do kart. Mhm. A nie umiem stawiać. Nie umie pani stawiać. I tutaj, to znaczy tak, karty tarota ja czuję, ale po przepracowaniu tego, co gdzieś tam jest niepowyjaśniane, takie niepowyjaśniane pomiędzy państwem, to nie są jakieś duże sprawy. To są jakieś takie drobne niewybaczenie, jakieś drobne krzywdy. Jeżeli to pani przepracuje sama ze sobą, to karty, nawet karty tarota. Ja tutaj bardzo silnie czuję karty anielskie przy pani i runy. O, runy, lubię runy. Tak. I to należałoby sobie poczytać troszkę o tych runach, kupić jakąś książkę, dopiero później wybrać się tak, żeby kupić talię z runami czy kamienie runiczne. Choć ja bardziej czuję przy pani kartę niż kamienie. I jak najbardziej, w tym pani może, czy będzie pani to robiła zawodowo? Tak, częściowo będzie pani za to przyjmowała pieniądze, będzie to też pomoc takim osobom, które są gdzieś niedaleko pani i to zacznie się rozwijać. I może pani tą pracę zacząć już właśnie od marca, od początków marca, jak najbardziej znajdzie na to pani trochę czasu. Tutaj też zalecam takie skupienie wewnętrzne i tak, żeby pani mogła się otworzyć na to, co pani poczuje, bo czasami też czujemy, kładąc karty, no nieprzyjemne rzeczy, tak? Wiadomo, bardzo się fajnie mówi, jeżeli mówimy komuś o samych przyjemnych rzeczach, ale tych pytań trudnych, tych trudnych sytuacji też jest dość dużo w naszym życiu, więc tu się też na to trzeba otworzyć, że jeżeli coś czujemy, jeżeli wychodzi nam pewna karta, to mamy to przekazać, tak? Nie, tutaj nie ukrywamy tego. No i czasami też przekazujemy te informacje, które nie są pozytywne, są bardziej negatywne, ale jak najbardziej runy tak. I to pani szybko się tego nauczy. A proszę jeszcze zobaczyć, czy dajmy na to w przeciągu 3 lat zmienię miejsce zamieszkania, czy kupię wymarzoną działkę, tym razem z domkiem małym, duży nie. Tak, tutaj jest zmiana miejsca zamieszkania. W tym okresie, który pani planuje, bo to nawet nie będą 3 lata, to może być troszkę wcześniej. Będą na to finanse? Będą na to finanse. Częściowo trzeba będzie pożyczyć coś tutaj, ale będą na to finanse. Spotkam to miejsce swoje, znajdę je, wyszukam. To znaczy pani już chyba ma tak w większości ustalone, jakby to miało wyglądać, jeżeli chodzi o samą działkę, sam dom. Tak? Malutki domek, malutki dom. I myślę, że pani znajdzie, tak? Tylko tutaj trzeba by bardziej sprecyzować u siebie, bo jeżeli chodzi o sam ogród i o sam dom, mały dom, to pani już wie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tylko teraz jeszcze bardziej sprecyzować taką mocą swoją wewnętrzną, tak? Taką intuicją, który to ma być region Polski, czy to ma być gdzieś niedaleko od pani, czy to ma być. Już wiem, że niedaleko. Mhm. Tak, tylko no to w takim układzie już pani ma miejsce, tak? Tutaj, bo ja tutaj czuję wyprowadzkę, tak? Ale to też nie jest taka wyprowadzka jakaś bardzo daleka. Spełnię to marzenie swoje? Spełni pani to. Finanse do pożyczyć. Część finansów będzie, część finansów do pożyczyć. Mhm. A może mi jakiś lotwór, on ześle jakieś pieniądze. Nie czuję przy pani takiej głównej wygranej, jeżeli chodzi o gry losowe, takiej bardzo dużej, drobne tak, ale takiej bardzo dużej nie czuję. No, czyli zaoszczędzę, trochę nie będę wysyłała w ten czas. Tyle dziękuję za informację. Dobre, lubię pana oglądać, fajny jest pana. No, pan wie sam. Dziękuję bardzo, tak. Tak, to właśnie. Miłego dnia życzę i tak słonecznego i spełnienia tutaj marzeń. Trzymam naprawdę bardzo mocno kciuki, bo to się tutaj pani uda.
No i ten okres, no to nie będzie 3 lata, to będzie troszkę wcześniej, będzie taka okazja, która spowoduje właśnie to trochę wcześniej. Tak, kontynuując, tak, kończyliśmy na fioletowej świece, która jest taką dość silną świecą. Kolejna pojawi się czarna, tak, czarna świeca, która mi się zawsze kojarzy z pewnym odcięciem, z pewnym końcem, z pewnym mrokiem. Tak, tutaj czarna świeca jest jedną chyba z najsilniejszych świec, którą ja stosuję w takiej mojej nomenklaturze kolorystyki świec. I jest to świeca, która odcina nas od wszystkich złych energii, od wszystkich, myślę, że zazdrości innych ludzi, od tego, że ktoś jest zawisny, ktoś nam źle życzy, tak, bo kupiliśmy sobie samochód, czy mamy ładne mieszkanie i już jest ileś plotek. Te plotki też są energią i te plotki są taką energią, która działa i na nasze otoczenie, i na naszych znajomych, i na nas. To nie jest tylko informacja ustna, którą ktoś przekazuje, to również działa na nas, więc to jest tak, że powinniśmy się też od takich energii odcinać. Czarna świeca również odcina od pewnych przekleństw i pewnych klątw, znaczy może nie tyle odcina tutaj w moim przypadku, co ta energia jest blokowana. Państwo są w pewnym kloszu i jest to blokowane. Tutaj moje koleżanki, wiem, że zajmują się odcinaniem takich energii podczas rytuałów. Te rytuały też mogą Państwo oglądać w telewizji. No ja takich rytuałów w telewizji tutaj nie będę pokazywał, tak? Bo jest to moja codzienna praca, codzienne przemyślenia, codzienne takie moje wewnętrzne rytuały, które odprawiam u siebie w gabinecie poza studiem, więc jak najbardziej te świece u mnie się palą no, długie, długie godziny. Myślę, że kolejne pytanie, na które Państwu chciałbym też odpowiedzieć, które jest takim bardzo często zadawanym pytaniem, czy może taką sytuacją, choć najpierw przypomnę telefon na wizję, bo chętnie bym porozmawiał. 708 588 444, to jest tutaj telefon do mnie na wizję, do programu W objęciach wróżki, myślę, że W objęciach jasnowidza tym razem, albo do moich koleżanek czy kolegów, którzy pojawiają się na pasku nade mną, którzy dyżurują przy telefonach, też są do Państwa dyspozycji. Jeżeli chodzi o to właśnie kolejne pytanie, to jeżeli Państwo do mnie dzwonią w późnych godzinach, to proszę nie przepraszać. Jeżeli wyświetlam się na pasku, to znaczy, że jestem. Jestem gotowy do odpowiedzi. Tutaj nie należy się bać, czy to jest godzina północ, czy to jest godzina pierwsza w nocy. Nie mniej więcej do pierwszej 30, czasami drugiej godziny, chyba że jestem w programach wieczornych, to i nawet do trzeciej, czwartej odbieram od Państwa telefony. Jeżeli te sytuacje są na tyle ciężkie, jeżeli Państwo sobie nie mogą z tym poradzić, jak najbardziej jestem do dyspozycji, więc nie należy tutaj za nic nie przepraszać, nie mieć wyrzutów sumienia, czy mówić, że no miałem do Pana zadzwonić wczoraj, bo też miałem taki telefon, tak. Nie trzeba przepraszać, można dzwonić w nocy. Mamy kolejne połączenie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Witam. Ja chciałam się dowiedzieć, bo tam dane podałam. Chciałam się dowiedzieć, bo mam problem ze skórą, to znaczy od 8 miesięcy. Czy z tego mi się uda wyjść? Już chwileczkę. To znaczy tak, ja powiem, że ten problem nie jest problemem jednostajnym. To jest tak, że jakby w chwili jego pojawienia było jakieś pewne osłabienie organizmu i to z jednej strony trzeba troszkę doleczyć dermatologicznie, a z drugiej strony od środka wirusowo, bo to jest problem, który się tutaj nawarstwia. Pani sobie z tym pomoże, ale ja czuję tutaj przez jakiś tam okres czasu taką dość silną kurację lekową. To znaczy, ja już przeszłam taką silną kurację lekową. Ale to jakby została Pani leczona tylko na jedną rzecz. To są dwie rzeczy ze sobą połączone. I dlatego to tak mi ustąpiło, jak powinno ustąpić. Bo tam są zmiany, ale to są tylko częściowe zmiany i możliwe, że będzie nawrót tego, albo już jest ten nawrót. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy do tej Pani doktor, która teraz chodzę, bo zmieniłam lekarza, czy będę zadowolona z tej Pani doktor, bo mam w piątej wizytę? Będzie Pani zadowolona, choć będzie Pani na początku się dość trudno do niej przyzwyczaić, to będzie dość specyficzna osoba, ale będzie Pani zadowolona.
To znaczy rozumiem, że z tego mam szansę wyjść, tak? Ma Pani szansę wyjść, ale to jeszcze jakieś 2-3 miesiące mniej więcej do takiego zaleczenia tego wszystkiego, tak żeby tutaj nie było żadnych zmian, bo takie zmiany no, gdzieś tam pojawiają się, tak? A są to takie dość przykre zmiany, tak? Z tego, co czuję. Tak, czuję też z Pani odczuć, że chciałaby Pani już tego nie mieć. Tam są dwie rzeczy, więc jeżeli Pani będzie u lekarza, to tak może zasugerować, że może jakieś dwie kuracje do tego dać, bo to są dwie połączone rzeczy, bo jakieś osłabienie organizmu, jakaś taka delikatna infekcja i do tego właśnie się przyczepiło to coś skórnego. Mhm, rozumiem. A mam jeszcze inne pytania do Pana? Tak, oczywiście. To znaczy tak, wyjeżdżam teraz na wypoczynek. Proszę mi powiedzieć, czy będę zadowolona, jakie będę miała towarzystwo, bo to też ważne. Mhm, to znaczy tutaj tak, ja w tym towarzystwie czuję, że będą jakieś takie delikatne niezadowolenie, z którym Pani sobie dość szybko poradzi. Bo to będzie wypoczynek, to nie będzie jakiś taki super długi wypoczynek, ale gdzieś tak półtora tygodnia, dwa? Nie, to będzie długi wypoczynek. Długi wypoczynek? Tak. To wie Pani co, przychodzi mi krótki wypoczynek. Nie wiem dlaczego. Czy Pani ma jakiś wyjazd taki krótki gdzieś? Planuje nie, w tym nie. roku? Nie, długi. Długi wyjazd. Chyba, że będę musiała wyjechać stamtąd. Nie, czuję, że jak Pani tam wyjedzie, ale mi przychodzi jeszcze w tym roku jakiś krótki wypoczynek z ostrzeżeniem, co się mówi ludziom. Więc to proszę sobie zapamiętać, bo może będzie jakiś taki krótszy wyjazd. Proszę mi powiedzieć tylko, w jaki region Pani jedzie, tak żebym poczuł więcej. Ale to znaczy, to jest Kudowa. Mhm, to tak, rzeczywiście tam jest dłuższy wypoczynek. Tam, wie Pani co, będą pewne zgrzyty, które nawet już Pani troszkę przeczuwa, więc ja bym radził tutaj, żeby się tak troszeczkę sprać od tego odciąć, że będzie pozytywnie. Ale generalnie dobry wyjazd. To, co Pani chce tam pozałatwiać czy spełnić, to jak najbardziej to się spełni. Mhm. A proszę mi jeszcze powiedzieć, mam następne pytanie. Ja jestem wdową. Kiedy pojawi się mężczyzna na już tą dalszą drogę życia? A czy jest Pani na to już w tym momencie gotowa? Bo ja tego nie do końca czuję. No chyba tak. Mi się wydaje, że tak. Jeszcze pewne przepracowanie Panią czeka, tego czego Pani oczekuje teraz od kolejnego związku, od kolejnego partnera, żeby spotkać takiego partnera. Znaczy ja czuję przy Pani partnera, który będzie starszy, on będzie delikatnie starszy od Pani, jeżeli chodzi o... To będzie ktoś, kto będzie miał ciemne włosy, to nie będą czarne włosy, ale to myślę, że może być jakiś brunet starszy. On nie do końca będzie miał wyjaśnioną swoją sytuację taką związkową, partnerską. Jeszcze nie wszystko pozamykane, ktoś to będzie po przejściach. A w jakim czasie bym go miała poznać? Wie Pani co, to na pewno będzie albo w trakcie tego wyjazdu, albo tuż po tym wyjeździe, bo ja czasu nie potrafię Pani ustalić. Rozumiem. Nie czuję bardzo tego czasu w trakcie albo po wyjeździe, ale czy w miejscu zamieszkania nie. Czyli być może, że tam. Teraz tak, proszę mi powiedzieć, jak długo jeszcze uda mi się prowadzić firmę. A proszę mi jeszcze coś więcej powiedzieć o profilu tej firmy. To znaczy, jak prowadzę 22 lata. A jakiś profil tylko, czy to nie wiem, są... To jest firma usługowa. To znaczy prowadzić Pani będzie tę firmę. Tutaj powstają tylko pewne wątpliwości związane z finansami, jakby z Pani samej. Powiem szczerze, że część tych wątpliwości jest słuszna. Jeżeli Pani poczuje, że... Bo też mam jakieś zmiany. Zmiany w tej firmie, ale zmiany takie jakby pod kątem rodzaju tych usług. Nie wiem właśnie, czy rozszerzenie, nie wiem, czy trochę nie zmniejszenie tych usług. Tutaj mi wychodzi taka karta, ale ta firma też nie generuje jakichś takich finansów, jakby Pani chciała. To znaczy ja z finansów to jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Bardzo Pani zadowolona? Tak, to się nie zgadza w ogóle. Jestem bardzo zadowolona. Podpisałam na
w bardzo dobrych warunkach i jestem bardzo zadowolona. A jak spływają pieniądze? Czy one spływają tak, jak powinny? Spływają nawet lepiej niż powinny. Wcześniej niż umowa przewiduje. No tutaj ma pani, no ma pani rzeczywiście, ma pani tutaj też asa denarów, czyli rzeczywiście, to nie wiem dlaczego czułem tutaj coś troszkę innego. Rozumiem. No to dziękuję panu za rozmowę i do widzenia. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. No powiem państwu, że właśnie zastanawiam się, bo budzi to moją pewien taki niepokój. Właśnie odczułem co innego, tak? Czułem ten krótki wyjazd i to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, a tutaj był też wyjazd długi, choć wydaje mi się, że ten krótki wyjazd też jest, też gdzieś tam będzie jakiś taki dość nieoczekiwany. Finanse? Nie wiem. Czułem jakoś, że te finanse nie tak, jak pani by chciała. Nie, nawet nie wiem, dlaczego są takie moje odczucia. Pierwsze takie było odczucie, to coś takiego dziwnego. Karty rzeczywiście pokazały w ogóle co innego. Jak najbardziej, zapraszam państwa do dzwonienia 708 588 444. Jestem do państwa dyspozycji. Tak samo koleżanki i nie wiem, czy koledzy, bo nie spojrzałem na pasach na górze, czy któryś z panów też jest do państwa dyspozycji. Poza wizją chyba tutaj nie widzę panów. Poza wizją również odpowiadają na państwa pytania, więc jak najbardziej zapraszam do dzwonienia. Wróćmy do świec, bo powiedziałam, że dzisiaj na ten temat dość dużo będę mówił. Myślę, że po tej dłuższej przerwie, nie tej krótkiej, tylko tej dłuższej, częściowo powtórzę. O, mamy kolejne połączenie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Ja tak niedawno z panem rozmawiałam. Mhm. Tak? Szkoda, że nie podałam anonimowo, ale niech już tak będzie. Dostałam wczoraj wiadomość, nie było w domu nikogo, bo mam mamę chorą i tam była mu mamy, że pod nami stała policja. Czyżby mój syn, to jest Krzysztof 25 lat, 87 rok, czyżby to w jego sprawie? Ja tak. Mam takie przeczucie. Tak, tam jakieś będą wyjaśnienia. Tam jakieś będą wyjaśnienia. Czyżby on zmarł? Proszę mi powiedzieć, czy on znowu zmajstrował? Proszę pani, to co ja tutaj czuję, to ja czuję jakichś znajomych, jakichś tak w cudzysłowie kolegów, które są nieodpowiednimi osobami i trochę się znalazły w nieodpowiednim miejscu i dał się nakłonić do nie za bardzo do tego, co powinien. Ja powiem pani szczerze, że ja bym panią zaprosił do zadzwonienia do mnie poza wizję, dobrze? Można po programie do pana telefonu? Będzie można. Ja bym poprosił, żeby ten telefon był po godzinie bodajże 10:30, dobrze? Ja już wtedy będę miał uruchomiony swój aparat. Ja wtedy pani bardzo konkretnie odpowiem, co tam z synem jest, dobrze? I na co należy zwracać uwagę. Dobrze. Ja zadzwonię. Przepraszam, że ja tego nie chcę mówić na wizji. Ja tutaj chciałbym podpowiedzieć pani. Ja też źle, że nie podałam anonimowo. To nie szkodzi. Nie szkodzi. Zapraszam na telefon poza wizję. Bo ja tutaj mam pewne bardzo silne przeczucia, które są no dość silne, a nie chciałbym, żeby tutaj kontynuować. Już było to. Dobrze. Ja jestem, wie pan, wdową. Mhm. No, ja całą noc nie spałam. Ale dobrze, do usłyszenia. Tutaj proszę się bardzo nie przejmować, ja pani też podam, co należy zrobić, tak? Bo tam muszą być pewne kroki, które należy wykonać, więc jak najbardziej zapraszam poza wizją. Dziękuję pani uprzejmie. Do usłyszenia. A więc dokończę państwu o świecach. Chyba skończyliśmy ostatnio na czarnej świecy, tak? Tej najsilniejszej w mojej nomenklaturze, więc jak najbardziej ta czarna świeca, tak, palimy tą czarną świecę. Świeca zielona, świeca, która symbolizować ma nam pieniądze, nasze finanse, tak żeby się tutaj bronić przed wszystkimi złymi energiami, to jak najbardziej taka świeca też się pojawi, będzie to ostatnia świeca. I przypominam tylko, że to, że te świece się tutaj palą, to jak najbardziej, one się palą. To, co ja robię poza studiem, to dopiero gdzieś jest to działanie, które powinno być.
One mają być symboliczne. Przypominam, że zapalenie to nie musi być zapalenie na długie godziny. To może być zapalenie na tyle, ile Państwo czują. To może być 5-10 minut. Oczywiście taka świeca się może palić dalej. Jeżeli nam się wypali taka świeca, bo takie pytania też padają, co robimy, jeżeli widzimy, że ona nam się wypala, kupujemy podobną świecę, ewentualnie w podobnym kolorze, odpalamy od tej świecy, no i już, tak? I korzystamy cały czas z nowej świecy, aż tamta nam się całkowicie wypali. Zapraszam Państwa do połączeń tutaj na wizję 708 788 444, tak samo jak i telefon poza wizję do moich koleżanek i kolegów. Tutaj widzę, że tarociska Danuta jest z nami, czy wróżka Julia. Jak najbardziej zapraszam do koleżanek, służą one pomocą, czy wróżka Nanet, tak, z którą ostatnio prowadziłem program. Te, myślę, że programy z Nanet są bardzo fajne, bo możemy tutaj porozmawiać o, tak jak rozmawialiśmy, o przebaczeniu, o pewnym odcinaniu tych pewnych złych energii. To zdradzę, że to będzie nasz kolejny temat wtedy, kiedy będziemy razem na antenie. Będziemy rozmawiać o tych negatywnych rzeczach, jak to odciąć, jak przepracować ze sobą, tak jak ostatnio mówiłem, tak? Nawet razem mówiliśmy, że tą pracę zaczynamy tutaj od siebie. Pracę zaczynamy od tego, że musimy mieć najpierw swoje życie poukładane. Sami musimy wybaczyć, żeby wybaczyć komuś innemu. I tutaj jakby no, nie ma innej drogi, tak? Bo co z tego, że wybaczymy innej osobie, która nam mogła zrobić pewną krzywdę, czy wybaczymy pewną sytuację, jak za chwilę będziemy mieli wątpliwości, czy my sobie wybaczyliśmy, czy dobrze zrobiliśmy. Czy jest to pozytywne, że zaczynamy od kogoś, kogoś rozliczyliśmy, a samemu myślimy nie, to nie ja powinienem się odezwać. A czasami jest tak, że jeżeli przepracujemy to sobie, no to wtedy odczuwamy tak, to ja się pierwszy powinienem odezwać, to nie jest moja wina, ale to ja chcę się pierwszy odezwać, chcę nawiązać ten kontakt, chcę posprzątać tą złą relację, myśląc też tutaj o tym, posprzątać tą złą energię. Zapraszam Państwa do telefonowania tutaj do mnie 708 588 444. Jak najbardziej zapraszam do programu w objęciach wróżki. Myślę, że też w objęciach dzisiaj akurat jasnowidza. Tak samo też tak rozmawiałem właśnie z naszym jasnowidzem Rolandem, że tak, w objęciach jasnowidza. To tutaj jednoznacznie tak. Proszę Państwa, a propos, też padało takie pytanie właśnie, jeżeli chodzi o świece, czy można zapalić ileś świec? Tak, można, ale myślę, że jeżeli mamy jedną dość trudną sytuację, czy dwie trudne sytuacje, no to zapalamy jedną czy dwie świece. Tak, to nie ma sensu, żeby Państwo zapalali tych świec 5 czy 6, no oczywiście mogą Państwo. Mamy kolejne połączenie, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, moje Wiesława, 22.8.54 rocznik i chciałam zapytać, jak z moim związkiem. A proszę mi powiedzieć, jeżeli jeszcze mógłbym, samo imię... Wiesława. Samo imię partnera. A, Henryk. A jak teraz pomiędzy Państwem jest? Bo tak nie za bardzo. No średnio. Tutaj jest coś do przegadania, coś pomiędzy Państwem powstał, jakiś taki wewnętrzny konflikt, który jakby trochę narasta. Ja też czuję jakieś odsunięcie się tutaj partnera od Pani, tak bardziej w tej sferze psychicznej. I czy będą Państwo razem kontynuować dalej ten związek? Tak. Tak, znaczy ja tylko jakby sobie zadaję pytanie. Ja tutaj czuję, że tak. Tylko tutaj jest kwestia przegadania tego, co było, bo Państwo mają jakąś taką pewną sferę, gdzie Państwo się troszkę różnią. Ja czuję, że ta sfera zawsze zostanie takim może troszkę punktem zapalnym i należałoby to jakby rozdzielić, tak? To, że Państwo są razem, to Państwo będą razem, a ta sfera każda zostanie u każdego taka, jaka jest, tak? Żeby nie nakłaniać tutaj do niektórych rzeczy partnera i żeby tak samo partner też Pani nie próbował przekonać do swoich racji w tej danej jednej dziedzinie. Bo Państwo mają taką dziedzinę, która nie jest za bardzo taka wspólna dla Państwa, prawda? Tak.
to tutaj ja bym zalecał, żeby pani miała swój punkt widzenia, partner swój punkt widzenia i żeby tego nie próbować jakby połączyć, bo to będzie zawsze państwa różniło przez cały czas trwania związku. Aha, jeszcze chciałam zapytać o zięcia. Pierwszy... Sam rok urodzenia i imię. Adam i 78. Mhm. A zięć nie ma jakichś problemów lekko związanych z finansami? Nie, zdrowotne może. A z finansami to nie wiem. Coś tak czuję. Musi tutaj uważać na wszelkie inwestycje, bo te problemy mogą się pojawić, żeby nie uważać na kredyty, uważać na inwestycje zdrowotne. Czy pani wie, żeby wzięć się leczył na coś przewlekle? Tak, tak. Tak, tam będzie zmiana leków. Tam będzie zmiana leków, tam będzie pewne pogorszenie zdrowia. Tam może wystąpić nawet jakiś zabieg, ale tutaj jakby tak to wszystko czuję dalej pozytywnie, tak? Tylko zmiana leków, ja też tam czuję tak, po pierwsze zmianę diety, zmianę stylu życia, bo tam coś w tym stylu życia jest takiego skonfliktowego z lekami. No i kolejna rzecz, częste chyba kontrole tutaj lekarza, tak, żeby, bo ja nie wiem, czy tutaj jest tak dość często, jak powinno być, czy te wszystkie badania są tak często robione, jak powinno być. Tak samo czuję te leki, które gdzieś tam są przyjmowane, że one też nie są przyjmowane do końca tak, jak powinny być, bo zmiana leków będzie. Aha, dobrze. No dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani uprzejmie, dziękuję, do widzenia. No właśnie, też tak powiem państwu, że jeżeli państwo do mnie dzwonią, to wystarczy mi sam rok urodzenia i imię. Tak, więc tutaj jak najbardziej te dwie informacje mi wystarczają. Pojawia się cały czas informacja o naszym sklepie, sklep ezoter.pl. Zapraszam do sklepu, zbliża się weekend, zbliża się też rytuał, który się odbędzie. Więc jak najbardziej proszę się zaopatrzyć w naszym sklepie w te potrzebne rzeczy do tego rytuału. Jeżeli państwo będą brali udział, no to tutaj tak. W objęciach wróżki, w objęciach jasnowidza. Witam w objęciach jasnowidza. Dzień dobry, z tej strony Małgorzata, 65. rocznik. Tak, słucham. Mam takie pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach poznam partnera tego docelowego, jak to się mówi? Czy pani planuje wyjazd? Jakiś... Jakiś dłuższy, tak? Nie, nie dłuższy właśnie. To znaczy w tej chwili 4-dniowy będzie, w czwartek. Mhm. To od tego wyjazdu... Ja tutaj mam taką dziwną myśl, bo właśnie po tym wyjeździe od jakiejś koleżanki dostanie pani informację i coś tu czuje jakąś koleżankę, albo na tym wyjeździe, albo po tym wyjeździe. Tak, do koleżanki przez koleżankę mam to załatwiane. Mhm. Mam pytanie jeszcze, czy to będzie Polak, czy Włoch na przykład? To znaczy, to może być ktoś o korzeniach polskich, ale władający kilkoma językami. Czy to będzie Włoch? Niekoniecznie czuję, żeby on miał jakby pochodzenie takie stricte włoskie. On może mieszkać we Włoszech i na to mam potwierdzenie. Aha, dobrze, dziękuję. Drugie pytanie. No moim marzeniem jest być właścicielką hotelu. Czy ten partner będzie na tyle majętny, abyśmy razem kupili hotel? To znaczy, żeby to się nie nazywało hotel, to może być coś podobnego. Tak, ale on albo będzie pracował tutaj właśnie w tym jakby, albo w jakimś obiekcie będzie pracował hotelowym, albo pracował w takim obiekcie i będzie miał bardzo podobne do pani marzenia. To nie będzie duży hotel, w każdym razie tak, tylko tu jest duże ostrzeżenie. Czeka, jeżeli pani spełni to marzenie, to ono będzie związało się z bardzo dużą ilością pracy. Oczywiście ona się będzie przekładała na pieniądze, ale to będzie bardzo duża ilość pracy. Będzie brała udział w konkursie Miss, to będzie tą główną koronę i główną nagrodę? Wie pani co, chyba nie tym razem.
Chyba nie tym razem. Tutaj też tak odpowiadając na to pytanie, to nie czuję, żeby to było tym razem. Myślę, że to będzie kolejny później start, ale nie czuję, żeby to było tym razem. Będzie zadowolona z tego też, żeby się troszkę nie podłamała. Ja za chwilkę udaję się na uzupełnienie kubka z kawą. Myślę, że Państwa też zapraszam. Jakaś ciepła, dobra, fajna kawa. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Pojawiam się po przerwie i jestem cały czas do Państwa dyspozycji tutaj na wizji. A po kolejnej przerwie zapraszam poza wizją. Dziękuję Państwu za te telefony. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję też za te ciepłe opinie, które Państwo mi dają. I myślę, że do zobaczenia za chwilę po przerwie.